wykorzystując fakt prowadzenia 2-1 i że z tyłu robiło się, z tyłu myśląc, patrząc od bramki Śląska, robiło się coraz więcej miejsca. Teraz Luka Wuczkow ślizgiem w ostatniej chwili ratuje sytuację. Ale były dwa dobre zagrania Maćka Kurzyma. Ten zawodnik jest naprawdę... Jeszcze uwaga, będzie groźnie. I bramka! Jacek Kieł na 1-0 dla Korony. Powrót z Poznania. Drugi mecz. Igor Kiełba. Też właśnie chciałem się przyjrzeć temu zawodnikowi. Nie grał bardzo długo w Lechu. Wrócił, można było powiedzieć, że niespełniony taki zawodnik, bo poszedł niby do lepszej drużyny. Nie grał. Tutaj widzimy, że odnajduje się w Kielcach znowu. Wydaje mi się, zobacz, że tutaj on poszedł z akcją, bo to on rozpoczął ten atak i idzie dalej Kieł. Tak, tu błąd, tak. Wuczko. Myślę, że tak na tej pozycji zawodnik nie może... Okej, trafiła go piłka. Ciężko powiedzieć. No była zbyt duża też odległość między nim, między Andruskiewiczusem. Też Janicki gdzieś tam się zaplątał. 1-0. Kolega ostrożny Daniela Ljuboi. I zupełnie sobie nie poradził. Był... Uwaga! Szansa! Fantastyczna okazja dla Korony. To wręcz musiało zakończyć się golem. Jacek Kiełb. Kapitalne dośrodkowanie Tomasza Lisowskiego. Tutaj Kieł. Już jest Jovanović i już Lisowski odbiera. Tak, proszę zobaczyć. Nie daje się odwrócić z piłką. Bardzo dobre zachowanie. No i teraz nie wytrzymał Aira Petian. No i robi nam się potężna zadyma na boisku z niczego. Zupełnie z niczego. Z jakiegoś, powiedziałbym, kompletnie nieistotnego elementu gry, prawda? Prawda. Wydaje się, że tutaj Aira Petian nie wytrzymał, bo to nie było starcie na to, żeby aż tak reagować, a już łańcuszek zdarzeń spowodował, że widzimy to, co teraz jest na monitorach. Ale wiesz, co ci powiem? No oj, to zobaczyłem to, co się zdarzy. Dalej bym bagatelizował to, co tutaj się wydarzyło i myślę, że pan musiał też rozdać po żółtej kartce i na tym się skończy Deleu i Lisowskiemu. Ale chcę zwrócić uwagę na to. Pomny ostatniego występu reprezentacji Hiszpanii, wiesz? Jak tutaj wszyscy skoczyli, wszyscy piłkarze Lechii, wszyscy piłkarze Korony skoczyli, by pomóc swoim w domyśle poszkodowanym. Właśnie teraz Kiełba dobra teraz piłkę. Ma dobrą piłkę Surma, po tym rykoszecie broni Małkowski przed siebie. Tak, tu było dobre zachowanie Kiełba. On wydaje się, że wytrącił z rytmu zawodników Lechii. Piłka trafiła do Surma, ale... I będzie, wydaje się tak, żółta kartka dla Wiśniewskiego. Stracie. Od razu doskoczyli zawodnicy Korony do przeciwników. Maciej Korzym! Bardzo dobrze, bardzo dobre uderzenie Maćka. Wydaje się, że optymalne zachowanie tego zawodnika tutaj nie miał komu podać piłki. Stracie. Od razu doskoczyli zawodnicy Korony do przeciwników. Maciej Korzym! Bardzo dobrze, bardzo dobre uderzenie Maćka. Wydaje się, że optymalne zachowanie tego zawodnika tutaj nie miał komu podać piłki. Szedł w środek pola i swoją lepszą nogą. Bardzo mocne uderzenie. Tak się zaskakująco, Krzysiek, zdarzyło w poprzednim sezonie, że Lechia wygrała mecz w Kielcach. Z kolei Korona wygrała w Gdańsku i wtedy przy wyniku 1-0, bo takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, swoją pierwszą bramkę dla Korony. Pojedynek. Paweł Stano. Sobolewski i cicho spościli się o piłkę z Janickiej, wychodzi daleko Sebastian Małkowski. Cichos! Jeszcze Cichos jest tu zupełnie sam. Sobolewski raz. Sobolewski już za drugim razem. Przepraszam, Małkowski raz, a potem piłka. Zobacz, dokładnie. Trochę chaosu w ich grze jest, tak, ale są pierwszymi obrońcami. Dokładnie tak i to powoduje ten atak na czerwoną kartkę. Czerwona kartka, tak. Dla Andruskiewiczusa. Ale ja ci powiem, dlaczego i kto jest, można powiedzieć... Temu winien. Znaczy, może nie temu winien, bo winien jest Andruskiewiczus. Wdał się w pojedynek, wprowadzając piłkę w środek boiska, ale tak naprawdę to jest konsekwencją bardzo dobrego zachowania Cichosa, który dokładnie cały czas biegł za swoim przeciwnikiem i przeszkadzał mu wyprowadzić akcję. Ale to, co powiedziałem, to, co trener Kafarski tutaj w tych krzykach do swoich piłkarzy stara się przekazać, żeby jak
jak najmniej było prowadzenia. Ojej. Tak, w nogę postawną został. Oj, bardzo niefajnie. Lenartowski trafiony. Na szczęście ta noga, się nie wygięła jakoś tak nienaturalnie. Na szczęście jednak stał na obu nogach, bo gdyby cały ciężar ciała miał, przerzucił na tę nogę lewą Lenartowski, to mogłoby być gorzej niż pewnie jest, a i tak nie jest pewnie za ciekawie zestawem skokowym.